Hej, witam was serdecznie w kolejnym 51 odcinku Playroom Life. Moi drodzy, dziś sobie sprawdzimy, ile można wygrać w kasynie. Właśnie przyjechałem do kasyna, żeby zobaczyć, ile się mi się uda wygrać podczas 100 rozgrywek. 100 razy zakręcę maszyną i zobaczymy, ile uda mi się wygrać. Bo tu już taki ziomek przyszedł. Dobra, jak to będzie? Każdą rozgrywkę będę zapisywał na telefonie, po każdej grze będę zapisywał, ile wygrałem. I potem sobie pod koniec odcinka podsumujemy to, jak udało mi się wygrać w ciągu z turun. Tylko sobie oczywiście tutaj wiedzę na telefonie, będę sobie wszystko ładnie zapisywał. I potem sobie zobaczymy sobie w podsumowaniu, czy będę na minus, czy będę na plus, jak, no i oczywiście ile. Będę grał za maksymalną stawkę, wybierzemy sobie nie może najpierw 100. Weźmy, no weźmy sobie o tego, o, albo nie, to będę poczekaj na końcu, tak. O, tu czekaj się, kolega pisze. No, czyli będziemy sobie maksymalną stawkę, będziemy sobie 75 euro, za tyle właśnie będziemy grali. Zagram starą, czyli oczywiście będzie to 7,5 tysiąca łącznie. Nagram tam trochę rund, ale jeszcze się zrobi poza. No oczywiście radzi proszę pozdrawiam, oczywiście pozdrawiam Rafiego prosto z odcinka. Pozdrawiam dla Rafiego, mojego ziomka z Ork. Właśnie bo niedawno nie było, dawno nie umiem. Jak ktoś chce pozdrowienia na kolejnym odcinku, to proszę pisać pod odcinkiem. Jak ktoś by chciał jakieś pozdrowienia. Proszę mi no, nie przedłużając, zacznę skręcić. Czekajcie, na kamerę sobie może ustawię jakieś inaczej. Żebyście widzieli. O tak może. Jasne. Tu oczywiście 0. Tak, mówić zacząłem. Kto kryje się po tajbi 230. Ja gram sobie powiedzmy na początku, żeby nie było, że tu że to naprawdę zrobię, bo żeby nikt nie zarzucił, że jakiś fake pokazuje. Pierwsze 10 lud sobie nagram, potem zrobię sobie cięcie i nagram, nie wiem, może tam jakieś ciekawsze momenty czy coś. Nie będę oczywiście was zanudzał, jakby 100 razy gram. No patrzcie, jak blisko było. No niestety też nic. Pierwsze 3 próby niestety nic nie dały. Jak nie pójdzie, to na wrześniu się zmienię stół, czy tam maszynę. No. Chyba dobry pas niestety nie ma, to oczywiście wszystko zapisuję w telefonie, żeby mieć potem ładnie wszystko do pokazania. No niestety ten stół jest łapechowy. Czekajcie, my sobie stół, ja sobie zmienię stół. Pójdziemy sobie na przykład tutaj, o mnie od początku przeczucie takie, żeby tutaj iść, o. No tu już Fuji niestety cały hajs wydał na kasyno. Tak, że z 5 minut pokażę, potem się zrobi małe cięcie. To może być, a to może być dzisiaj, nie uczcie się tym, że ma tu Mateo wszystko przepieprzy całą kasę, to może być oczywiście cisza przed burzą. Ja tu może jeszcze coś wygram. To jest podejście numer 8 oczywiście. No patrzcie, no blisko, blisko. Widzicie, tak, teraz numer 9. Byłby nożnik na 8, były 3 tygodnie grona. Tu było 150 euro, pierwsze 150, czekajcie, co sobie zapiszę, 150, dobrze. No to jeszcze raz może, no tak, Fuji, dobrze piszesz, jest. Uwaga, mamy wiśnie, jest! Moi drodzy, 450 euro, więc się zaczyna jakaś dobra pasa. Okej, tak jak mówiłem, myślę, teraz może sobie, zrobię sobie małe cięcie. Ja do was wrócę potem, no, jakoś trochę później, żeby was nie zanudzić. Moi drodzy, nowy rekord za 14 lat za 750 euro, 750 euro, moi drodzy, 14 rozgrywka, mam 750 euro, jest to mój nowy rekord, oczywiście, nowy rekord, mój poprzedni rekord to było 600, teraz mam 750, pobiłem swój rekord w tym momencie przy 14 próbie i oczywiście gram dalej. Moi drodzy, kolejna 15 próba, 600 euro, moi drodzy, 600 euro właśnie wygrałem, 15 próba, wygrałem 600 euro. 15 próba, nie wiem czy jest sens zrobić cięcia, jak dalej pójdzie. Ja sobie tu już oczywiście zapisuję. 15 rund za mną, teraz oczywiście 16, uwaga. Teraz zagram sobie do 20. No, sorry za takie cięcie, ale nie spodziewałem się, że tak nagle dobrze pójdzie. No tutaj... Zaczynamy sobie tak do 20 rundy.
Twoja ID to... No, uda nam się coś wygrać, bo nie chcę znowu setek cięć robić. O, właśnie widzicie, znowu 150, jest to próba numer 17. No to próba oczywiście 150 euro, teraz próba numer 18. 18 próba. No niestety nic. Próba numer 19. Ludzie widać oczywiście wygrywają. 19, no. A patrzcie, jak blisko było sztabek. No później co wpiszesz, będę auto kolować. Przecież potwierdzamy auto, co ty później wpiszesz. Jeszcze mi kocy, tu nie wiem, co będzie widać. No niestety, no tym razem się nie udało, bo robię małe cięcie, wracam na antenę, jak będzie coś ciekawego. Kolejne 450 euro wygrane, 450 euro wygrane, to jest próba numer 33. Wygrałem teraz 450 euro. Więc no, nie jest najgorzej, nie wiem czy wyjdę na plus. No o tym się oczywiście dowiecie pod koniec. Nie wiem czy mi się uda wyjść na plus, zobaczymy to sobie. Aktualnie jestem w 35 zagraniu. Ja sobie czasem zmieniam stoły, tak żeby no, nie było zbyt nudno. 64 próba, udało mi się tutaj wygrać akurat 600. No patrzcie jak było blisko do dwóch sztabek, jak było bliziutko do tych jeszcze dwóch sztabek, to potrójne, podwójne sztaby. Odnosi wygrać 25, no ale udało się wygrać 600, to jest próba numer 64. Czekajcie, co jest to. Ok, 71 próba, znowu 600 euro, 71 próba. Się kręcimy dalej. 72. 150, spoko. 73. Jeszcze dodam prędkę, którą trzeba będzie oczywiście potem odliczyć. Oczywiście niestety 73 to 0. Jeszcze 74, no niestety też nic. No cóż. 75. No blisko do tych. Sztabek, no ale trudno, nie to radzę, dobra, jedziemy dalej. 83 próba, 450 euro, spoko, 83 próba. Jedziemy, teraz może bez cięcia, już bez cięcia, teraz było 84, teraz już jedziemy oczywiście do końca, pojedziemy już sobie do końca. I teraz może bez cięć, 14, 84, no niestety było blisko. 85. Będzie? No niestety. To szósta. 87. To 50, 87 próba 150 euro. 88. No niestety. 89. No cóż. Ja wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że mi się nie poszczęści. Takie miałem właśnie przeczucie. No ale na test. Na film może być oczywiście. 90, no niestety 90, nic. Ostatnie 10 podejść. 10 szans ostatnie. Wiśnie, no dawaj wiśnie, dalej wiśnie, no. 450, no i ładnie. Próba numer 90, czyli 450 euro. No i to 91. Niestety. W ogóle muzyka przestała grać w kasynie, nie wiem czemu tak się stało. 92. Niestety. Czemu muzyka przestała grać? A może ze stóp przy okazji zmienimy? Na przykład na tym. Tak na koniec, 93. No cóż. Znaczy, o jest, znaczy no. Nie 225, myślę. Pomyliłem się. Za dwie wiśnie jest nagroda. Co jest? 94. Tak nagrywam.
Miesiąc na czwarta, no niestety. Dziesiąta piąta. No, też niestety. Będą tutaj... tutaj intensywny Julian chyba pozdrawia. Pozdrawia. Chyba pozdrawia Chpyla, to chyba chodziło, tak więc pozdrawiam dla tego Inten coś tam Juliana, sorry nie umiem powiedzieć twojego niku. OMG YouTube Mateo. No tak, Mateo, zgadłeś. Życzę byś tak suwe. Potem się dogadamy, potem bo nagrywam. 96. No tutaj kolejny załapał się na odcinek. 96. Uwaga. No, nic. Jeszcze 4, 97. Uwaga. Niestety. Zapisuję oczywiście wszystko w telefonie. 98. Więc no, uwaga, dwie próby. Ostatnie dwie próby. 99. No, jak to mówią, dupa. Uwaga, ostatnia setna próba. Coś mi się tu zawiesiło. O, teraz. O, ostatnia setna próba. Wygramy coś przy setnej próbie. No, setna próba się nie udała, dobra, więc... Więc okej, okay, tam jest rozgręta. 100 próbka. Ja tu już chyba widzę, że straciłem trochę. No ale tak, zaraz sobie przejdziemy do oblicza. Tu jeszcze. Ten Intensivim pisze, dzisiaj ma urodziny. No to wszystko najlepszego dla tego Intensiviva. Napiszcie mu życzenia w komentarzach. Z okazji jego urodzin. Okej, okay, więc my przechodzimy do obliczeń. Zaraz będzie policzone. Natomiast tutaj mam wszystkie policzone. Oczywiście tutaj. Są tutaj jakby liczby z każdej rundy po kolei, ile wygrywałem, czyli jest oczywiście od 1 do 100, możecie zobaczyć jak po kolei wszły moje nagrody, mój los jak szedł. Zauważamy ciekawą zależność, tutaj przez jakiś czas była zasada, że co jedną wygraną, na jedną wygraną padały 3 zera. Chcę zauważyć taką ciekawą zależność. I tak właśnie prezentuje się nasza gra, nasze strum, tak się właśnie oto prezentuje. I podsumowując, to tutaj byłem trochę zaskoczony, bo wyszło, że wydaliśmy oczywiście 7500 na 100 rund, 75 razy ze 100, oczywiście daje 7500. Uwaga, wygraliśmy 7575. No to trochę mnie to zaskoczyło. Wychodzi na to, że jesteśmy 75 euro na plus. No dokładnie, można powiedzieć, że wygrałem 75 euro na kasynie przez te 100 rund. No oczywiście jak wiadomo, kasyno jest losowe, więc no, nie sugerujcie się tym jakoś tak no, bardzo. Nie jest to, można powiedzieć, można powiedzieć, wam też mogą wam pójść inaczej, jak gracie w kasynie. Każdemu mogą pójść inaczej, bo to jest wszystko losowe, ale tutaj no ma... No tutaj akurat mi poszło dokładnie w taki sposób, no myślę, jest to jakiś punkt odniesienia, ile można tak, no jak przy jakimś średnim szczęściu, ile można wygrać, patrząc na nasze wyniki, no w sumie takie średnie szczęście to było, myślę takie, takie średnie możemy to określić. Na początku nie wygrywam, potem tutaj dosyć tak szło, no i pod koniec znowu nic nie wygrałem. No dokładnie, no ja zarobiłem akurat 75 euro, to pochwalcie się w komentarzach, ile wy zarobiliście na kasynie, no cóż. I proszę się nie śmiać, że tak mało zrobiłem, no niestety nie miałem więcej szczęścia, ale to dziękuję za oglądanie, przynajmniej nie straciłem. I tak jak mówię, przypominam, jak jesteście pozdrowienia na odcinku, to zapraszam do komentowania, zapraszam do pisania, pozdrawiam oczywiście, do następnego.